derby dzisiaj dla Sierakowic, dla naszych zawodników. No mecz wiadomo, jak to derby, mecz walki. Można powiedzieć, od początku gospodarze postawili nam ciężkie warunki, ale no, udało się wygrać. Bardzo cieszy fakt, że mimo straty jednego zawodnika, chłopacy walczyli do końca ambitnie, zagrali dobre zawody, zdołali jeszcze na koniec strzelić tą zwycięską bramkę. To tym bardziej chwała dla nich, że nie odpuścili i do końca wierzyli o to, że może się udać zdobyć 3 punkty. No jak to derby, mecz głównie walki, kamienica mocna przy stałych fragmentach, naszym zdaniem rzut karny jednak przed polem karnym, ale summa summarum udało się wygrać. Chyba największa chwała dla chłopaków, dla tych 10, co walczyło po drugiej żółtej kartce Dawidowskiego i za to im należy się duże brawa. No, generalnie ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć na temat tego meczu, bo nie wiem, na razie tak na szybko to tracimy głupią bramkę pod sam koniec, standardowo jak zawsze, na 2-1. Gramy pół godziny, jednego zawodnika więcej, robimy sytuację, nic nie możemy włożyć. No i dostajemy na koniec, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. No gratuluję Sierakowicom, bo w 10 wygrać taki mecz walki, no to szacunek dla nich i dla Badzia za tą bramkę, którą strzelił na końcu, bo była naprawdę niezwykłej urody, szczerze powiedziawszy, także my mamy 5-6 sytuacji, żeby strzelić to obok, to w słupek, to w poprzeczkę, to no pecha mamy, no ale mam nadzieję, że się odwróci i pójdzie nam już dobrze.